ale powiem wam, że jest tutaj pełno małp i tych makaków takich krabożernych i one są bardzo agresywne. Atakowały tam ludzi na skuterku, zabierały jedzenie. Jeszcze sobie robią zdjęcia, uśmiechnięci, to jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Seven Days of Smoke kukurydzy, pachnie spoko kukurydzą. Ale jest problem taki, że w morzu nie ma wody. I jak my teraz popłyniemy? Oto jest pytanie. Sytuacja, że wszyscy muzułmanie mają teraz Ramadan i ciężko jest znaleźć otwartą restaurację. Jak już się wyjedzie poza miasto, to jest tragedia, wszystko pozamykane. Dlatego my się skusiliśmy na słupki chińskie na stacji benzynowej. Pani pozwoliła nam tutaj zjeść, także jemy. I co? I musimy sobie znaleźć jakąś restaurację otwartą na niedzielę, bo będzie Wielkanoc i trzeba zjeść jakieś normalne, porządne śniadanie wielkanocne, żeby nie jeść zupki. Także mamy wyzwanie, bo musimy znaleźć otwartą restaurację, która serwuje jajca. Dotarliśmy już, proszę państwa, pod wodospady, które znajdują się w dżungli. Czeka nas teraz jakiś króciutki spacerek, ale powiem wam, że jest tutaj pełno małp i tych makaków takich krabożernych i one są bardzo agresywne. Atakowały tam ludzi na skuterku, zabierały jedzenie, także musimy uważać. Ci ludzie w ogóle nie weszli na ten wodospad, bo powiedzieli, że te małpy po prostu są tak agresywne, że im nie pozwoliły wejść. A my dorwaliśmy ziomka tutaj takiego lokalnego i idziemy z nim. A ziomek to się nie pierniczy z nimi. Tak wygląda pierwszy z trzech poziomów tego wodospadu, do którego się wybieramy. No troszeczkę cienko to wygląda, nie ma za bardzo wody, ale jak wejdziemy wyżej, to może coś tam będzie. Musimy się wspinać po schodach, a co przy wysokich temperaturach jest dość wymagające. Wodospad Temurun, proszę państwa, jest najwyższym wodospadem na wyspie Langkawi. No może byłby najwyższy, gdyby w rzece płynęło troszeczkę wody, a tak to są suche skały i troszeczkę kapiącej wody. A w sezonie deszczowym liczy on sobie nawet 200 metrów. Robi to wrażenie. Spacer pod wodospad jest bardzo krótki, można tutaj bez problemu dotrzeć w ciągu kilku minut. Do punktu widokowego prowadzi ścieżka o długości około 500 metrów. Na początku jest dość płasko, później troszeczkę schodów, ale nic wymagającego. A na górze można zrekompensować sobie cały ten kilkuminutowy trud pięknymi widoczkami i kąpielą w orzeźwiającej wodzie. Zimna? Ciepła? Ciepła. O, ciepła. Wracamy z powrotem na parking i powiem wam, że troszeczkę obawiamy się tych małp, bo wiemy, że za chwilę, za kilkaset metrów będą one przy wejściu do parku i najprawdopodobniej będą oblegać nasz skuter. Ale jakoś sobie poradzimy. Zbliżamy się do skuterka, a już chciałem mówić, że nie ma małp, ale już tam jedna siedzi na skuterku. Całe szczęście to nie jest nasz skuterek. Jeszcze sobie robią zdjęcia, uśmiechnięci, to jeszcze nie wiedzą o co chodzi. No i siedzą. Uciekać. Szybko zmieniamy miejscówkę. Około 5 minut jazdy skuterkiem znajduje się fajna plaża. Pasir, ten korak, coś takiego. I musimy teraz przejść kawałek przez dżunglę i będziemy sobie już leżeć i opalać się w cieniu. No i mamy plażę, woda od razu z daleka rzuca się w oczy, a w zasadzie jej piękny kolor. Jest względnie czysto, dlatego znajdziemy sobie zaraz jakąś fajną miejscóweczkę i sobie troszeczkę posiedzimy.
plaża Pengorak nazywana jest plażą czaszek. Dlaczego? Wiąże się to z pewną legendą, a w zasadzie z kilkoma. Jedna z nich wspomina o potworze morskim, który pochłonął ogromną ilość stad, a czaszki swoich ofiar umieścił na plaży. Według innej legendy na pobliskiej wyspie miała miejsce zacięta bitwa między mitycznymi stworzeniami Garuda i Gentaiu, która pochłonęła wiele ofiar. Na tej plaży znaleziono ciała wojowników, którzy zginęli w walce. Jest jeszcze jedna, bardziej prawdopodobna geneza powstania tej nazwy. Na wyspie Tarutao, która znajduje się niedaleko, w dawnych czasach znajdowało się więzienie. Więźniowie, którym udało się uciec, zginęli w wyniku utonięcia lub poprzez ataki rekinów. Sztorm wyrzucał na brzeg ich ciała. Zaraz będę próbowała 7 Days'a osmaku kukurydzy. Także dzin, dzin, dzin. Oj, pachnie kukurydzą, albo śmierdzi kukurydzą. Dobra. Czuć kukurydzę? W zapachu czuć kukurydzę, ale w smaku to jest taki jakby budyń kukurydzowy, ale dobry, słodki. Polecam. Pyszne. Teraz moja kolej troszeczkę dziwna, taki 7 Days o smaku kukurydzy. Pachnie spoko kukurydzą. A smakuje? Tak, tak, o, spoko. Zły nie jest, ale jakbym miał na następny raz wybierać, to chyba bym wolał 7 Days'a czekoladowego. Smacznego. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę, w trakcie której odwiedzimy kilka okolicznych wysepek, ale jest problem taki, że w morzu nie ma wody. I jak my teraz popłyniemy? Oto jest pytanie. No nie wiem, proszę Państwa, co się dzieje na tej wyspie, ale w wodospadach nie ma wody, w morzu nie ma wody. Ja nie wiem, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje na tej wyspie. Coś tam chłopaki kombinują, naszą wodę wiadrami. Nie wiem, może uda nam się odpłynąć dzisiaj, albo i się nie uda. No i jest, łódeczka przypłynęła, wsiadamy i ruszamy. Najciekawszy punkt dzisiejszej wycieczki to Lake of Pregnant Maiden. Tłumacząc na język polski, jest to jezioro ciężarnej panny. Skąd wzięła się ta nazwa? Księżniczka, która straciła swoje niemowlę tydzień po porodzie, złożyła jego szczątki w jeziorze, wierząc, że chłopiec będzie mógł spoczywać w spokoju. Według miejscowej legendy jezioro i jego cudowne moce pomagają niepłodnym kobietom zajść w ciążę. Wystarczy, że wykąpią się lub wypiją wodę z jeziora. Po kilkunastu minutach podróży pełnej pięknych widoczków dotarliśmy na miejsce. Czeka nas jeszcze krótki spacer przez dżunglę i spotkanie z miejscowym szefem. No to mamy, proszę Państwa, pierwszy punkt naszej wycieczki, czyli słodkowodne jezioro pośród ogromnych skał. Naprawdę trzeba przyznać, że kapitalnie to wygląda. Zaraz polatamy dronem, to zobaczymy to z innej perspektywy. A Milena sobie już tutaj pływa. Chłodzi się w wodzie. Jak tam? Wiesz, że woda wcale nie chłodzi, jest cieplutka. Cieplutka? No, myślałam, że będzie zimno, ale jest cieplutka. Warto wejść, nie warto? Mam warto. Chodzić? No, chodź. Dobra, to zaraz jestem. Ściągaj gacie i chodź. Hmm.
po około godzinie spędzonej nad jeziorem ruszamy dalej. Nasz kolejny przystanek to Big Lions Island i podziwianie orłów w ich naturalnym środowisku. Na sam koniec zatrzymamy się jeszcze na rajskiej wyspie z piękną plażą. Cała wycieczka kosztowała nas 30 ringgitów od osoby. W cenę wliczony jest również transport z hotelu do portu i z powrotem. Tak się składa, proszę Państwa, że tegoroczne święta wielkanocne spędzimy właśnie tutaj. Za nami już śniadanko, niestety dość skromne, bo nie mamy dostępu do kuchni, żeby przygotować sobie taką obfitą wyżerkę. Ale nie możemy też narzekać, bo tosty z awokado i z jajeczkiem były naprawdę pyszne. Zanim ruszymy się z naszego hotelu na jakieś zwiedzanie, to chciałbym opowiedzieć Wam o kilku rzeczach, których na pewno nie wiecie o Malezji, a myślę, że mogą Was delikatnie zaskoczyć. A zaczniemy od rzeczy, która zawsze wszystkich interesuje, czyli o pieniądzach. Walutą obowiązującą w Malezji jest ringgit malezyjski. Według aktualnego kursu wychodzi praktycznie 1 do 1 z polską złotówką, także w bardzo prosty sposób można przeliczać sobie ceny. Dokładnie 1 ringgit to 93 grosze. Banknot o największym nominale to 100 ringgitów. Niestety nie mam żadnego, żeby Wam pokazać. Mam co najwyżej 50. A najmniejszym jest z kolei 1 ringgit. Czy wyobrażacie sobie, proszę Państwa, banknot o nominale 1 złoty? Myślę, że byłoby to totalnie bezużyteczne, bo nic nie można praktycznie kupić za złotówkę. A w Malezji takie banknoty obowiązują. Warto wspomnieć, że w Malezji wypłaty z bankomatów są bezpłatne. Oczywiście jest haczyk, gwiazdka, jeżeli Twój bank nie pobierze żadnej prowizji. Wtedy jest to bezpłatne. My akurat korzystamy od kilku lat z karty Revolut i nie płacimy nic za tego typu prowizje. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby nie wypłacać pieniędzy w weekendy. Za nami dzień pełen wrażeń, żołądki troszkę puste, a z racji, że kilkaset metrów od nas znajduje się lokalny market, to właśnie tam się wybieram. Zatrzymaliśmy się, proszę Państwa, kilka kilometrów od głównej plaży na wyspie, w spokojnej okolicy, zamieszkiwanej głównie przez lokalnych mieszkańców. A zobaczcie, tutaj rośnie sobie palma i gdybym tylko miał maczetę, żeby w jakiś sposób móc osiekać takiego kokosa, no to już mógłbym sobie go otworzyć i popijać. Dla Polaków normalną rzeczą jest to, że jabłka rosną sobie normalnie na drzewach, a w Malezji, zobaczcie, mango. Fakt, że jeszcze nie dojrzałe, mocno twarde i niestety nie nadają się do spożycia. Na ten moment przynajmniej. A wracając, proszę Państwa, do tematu różnic kulturowych, to chciałbym wspomnieć o alkoholu. W Malezji oraz w kilku innych krajach muzułmańskich nadal praktykowana jest kara chłosty. I dlaczego mówię o tym w kontekście alkoholu? A dlatego, że na liście przestępstw zagrożonych tego typu karą znajduje się m.in. spożywanie alkoholu przez muzułmanów. Co prawda nie we wszystkich stanach, ale tak właśnie wyglądają realia życia w Malezji. Jeśli chodzi o turystów, to absolutnie nie mamy się czego obawiać. Alkohol jest powszechnie dostępny, na przykład w sklepach sieci 7-Eleven. Muszę Wam jednak powiedzieć o tym, że jest on strasznie drogi. Za butelkę piwa zapłacimy około 10-15 zł, chyba że, no i właśnie, na Langkawi, która jest wyspą bezcłową, obowiązują normalne ceny i piwko można już kupić za 4 czy za 5 zł. Także jeśli ktoś lubi spożywać piwo na wakacjach i chciałby odwiedzić Malezję, to niech to będzie wyspa Langkawi. Zobaczcie, jakimi samochodami się tutaj wożą. Subaru WRX. Nice. Jakiś czas temu, proszę Państwa, głośna stała się sprawa modelki, która właśnie za spożywanie alkoholu w hotelowym barze została skazana na karę chłosty w postaci 6 uderzeń ratanowym batem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć i być może zmartwiona niektórych, a niektórych być może ucieszy. W Malezji nielegalne jest bycie pijanym w miejscu publicznym. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 2 tygodni pozbawienia wolności. I nie mówię tutaj o wypiciu kilku piwek gdzieś na plaży, a o tym takim przysłowiowym robieniu wiochy, gdy procenty zbyt mocno uderzą do głowy. A z tego meczetu niestety codziennie rano przed 7 budzą nas nawoływania do modlitwy. Mam tutaj jakąś taką restaurację street foodową, widzę, że kręci się dość sporo ludzi, to wskoczę, zobaczę co mają dobrego do jedzenia.
udało mi się dogadać i coś wybrać. Chicken curry sobie wziąłem, delikatnie pikantne. I tamte danie, które jest na zielono, zielona taka skrzyneczka. A drugie co wybrałem, to danie z wołowiną i z tym zielonym sosem. Nie pikantne, także spoko. A pokażę wam, co tutaj jeszcze mają. Wydaje mi się, że dokonałem, proszę państwa, dobrych zakupów i Milena będzie zadowolona. A targ, który odwiedziłem, to miejsce, w którym muzułmanie, z racji, że mają teraz Ramadan i nie spożywają, według oczywiście ich religii, posiłków od wschodu do zachodu słońca, kupują jedzenie i po zachodzie słońca, gdy usłyszą nawoływanie z meczetu, mogą zacząć konsumpcję. No i przyszła pora, żeby spróbować, jak to smakuje. Nie jest takie złe, jak pachnie, ale też nie jest jakieś takie szałowe. No próbuj. Jeśli podobał ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.